Nie wiem, ja mogę tylko snuć, że tak powiem, rozważania na tle, jakby to powiedzieć, możliwości konstytucyjnych, które istnieją. Otóż tak, żeby były wybory, to nowe wybory, poza, że tak powiem, w toku kadencji, skrócenia tej kadencji, możliwości skrócenia kadencji wynika albo z samorozwiązania Sejmu. Tutaj to byłoby możliwe przy zgodzie dwóch głównych partii, prawda? Bo one mają wystarczającą większość. Natomiast bez udziału PiS-u tego rozwiązać, tego zrobić nie można. Nawet gdyby pozostali chcieli. I vice versa. Tu jest pad jakby istniejący w tym momencie. Druga możliwość to jest oczywiście budżet, nie przygotowanie budżetu. Ale z budżetem to jest tak, że to nie jest wcale rozwiązanie automatyczne. Nie ma budżetu w określonym czasie, parlament w związku z tym ulega rozwiązaniu. To jest decyzja prezydenta. On może uznać to za powód do rozwiązania parlamentu i rozpisania wyborów, ale może też uważać dla innych przyczyn, że trzeba jeszcze dać czas temu parlamentowi, który w terminie nie opracował budżetu, no żeby jednak w dodatkowym czasie ten budżet przygotował. Stworzenie przez Platformę pretekstu dla prezydenta, żeby rozwiązał parlament, no, wskazywałoby, że to Platforma jest zainteresowana w tym, żeby do takiego stanu doprowadzić, ale to nie oznacza, że prezydent będzie w tym zainteresowany. Jeżeli Platforma, że tak powiem, nie może opracować budżetu dla różnych powodów, głównie to wynika z jakichś jej, prawda, tak powiem, dotychczasowych działań, ale także z pewnych kalkulacji politycznych, to jeżeli to absolutnie nie oznaczałoby katastrofy dla państwa, no bo tylko w takich warunkach to nie ma wyboru. Ale jeżeli to miałoby być tak, że w ten sposób Platforma ucieka od odpowiedzialności za stworzenie warunków, kiedy budżetu sensownego złożyć nie można, a oni się od tego chcą wobec tego uchylić w sposób najkorzystniejszym momencie, kiedy to jeszcze nie jest powszechnie wiadomo, nie obciąży ich to w wyborach, to nie jest interes prezydenta. On będzie w takim razie musi raczej nalegać na tym, że panowie, proszę to doprowadzić do końca, albo wyraźnie powiedzieć, nie, doprowadziliśmy do stanu, kiedy nie jesteśmy w stanie stworzyć normalnego budżetu i trzeba wobec tego stosować środki nadzwyczajne. I wreszcie trzeci warunek to jest niemożność powołania rządu. To jest możliwe w takich warunkach, gdyby, i to jest najprawdopodobniejsza ciągle w tym momencie alternatywa, obecna koalicja składa dymisję, znaczy składa dymisję, tu pan Tusk. Następują rozmowy, prawda, o stworzenie jakiegoś nowego układu. One się, tak powiem, nie da się z tego stworzyć żadnego sensownego układu. A jak się patrzy na ten wkład Sejmu, to widać, że rzeczywiście bardzo, coś sensownego z tego będzie bardzo trudno złożyć. Bo jeżeli Platforma nie chce, tak powiem, chce doprowadzić do wyborów, to ona się na żadne kompromisy rządowe nie zgodzi. A Prawo i Sprawiedliwość mogłoby mieć większość tylko pod warunkiem, że będzie, tak powiem, stworzy się koalicja SLD, PSL, PiS. Co bardzo trudno sobie wyobrazić, bardzo trudno złożyć. Więc tu ta możliwość jest jakby najbardziej prawdopodobna. Ale proszę pamiętać, że nawet w takiej sytuacji Platforma jest zainteresowana we wcześniejszych, przyspieszonych wyborach, to wcale nie oznacza, że pozostali są zainteresowani. I wobec tego być może, że wtedy może powstać sytuacja, w której jakby za zgodą mniej lub więcej wyraźną i PSL, i PiS-u, i SLD, prezydent powołuje, bo w trakcie tej procedury także jest ruch dla niego, powołuje rząd jakby ponadpartyjny, czy pozapartyjny,
któremu udzielają poparcia czy za, wotum zaufania te wszystkie trzy pozostałe stronnictwa. I on próbuje w jakiś sposób przynajmniej częściowo opanować sytuację i doprowadzić do jakiegoś nowego, że tak powiem, nowej sytuacji, że tak powiem, politycznej, w której będzie można przeprowadzić wybory. Ja myślę, że takiego wariantu ja bym z góry nie mógł wykluczyć w takich sytuacjach, bo rzeczywiście tylko Platforma może być zainteresowana w ucieczce do przodu w tej sytuacji dosyć przez nią spowodowanej, a dosyć beznadziejnej. Natomiast przejęcie przez drugą stronę, przyjęcie zgody na to jest raczej mało prawdopodobne. PSL się do wyborów na pewno palić nie będzie. SLD też nie sądzę, nie są w takim stanie. No a PiS samodzielnie w tym momencie też nie ma, nie wydaje się, żeby mógł mieć, powiedzmy, szansę na zdobycie w takich wyborach większości. Taką sytuację trzeba by było dopiero wypracować. W związku z tym ja uważam, że z tych wszystkich, to jest moje oczywiście przekonanie, że z tych wszystkich wariantów, które są możliwe, gdyby już doszło do takiej sytuacji, ten trzeci jest dosyć prawdopodobny. Ale oczywiście to jest science fiction polityczne, to proszę to traktować jako takie dywagacje, prawda.